Koncerty na żywo, które odbywają się w ramach 62 września Jeleniogórskiego, cieszą się ogromną popularnością. Bardzo klimatycznie pani śpiewała, fajny zespół. Dobra wokalistka. Bardzo. Jesteśmy tak przyjazne z Poznania. Tak. A ja pierwszy raz w życiu jestem na żywo na koncercie. Zespół Głoś, który tworzą Gloria Janeczek, Łukasz Łoś oraz Kamila Wasiak, dał słuchaczom sporo pozytywnej energii. Przez te wszystkie obostrzenia i całą tą sytuację niestety nie mieliśmy możliwości przez długi czas grania. Myślę, że jak najbardziej pozytywnie. Myślę, że może te utwory też jakąś nadzieję tchną wśród ludzi w związku z tą niełatwą sytuacją. Fantastycznie mi się w zespole gra i faktycznie jest to nowa odsłona, taka akustyczna, liryczna, takich utworów popowych. Czasami nawet z elementami disco, więc czasami brzmi to zupełnie inaczej niż w oryginale i czasami ludzie się zastanawiają, skąd to znam, ale do końca nie wiem, co to za utwór, gdzieś to słyszałem. A jeśli mowa o koncertach, w ramach 62 września Jeleniogórskiego kolejny odbędzie się w najbliższy piątek w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Będzie to finał Ligi Roka 2019-2020. Start godzina 18:00.